Wspaniałe wydarzenie. Wydarzenie, jakim jest wydanie książki Janusza Głowackiego. Janusza Głowackiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, wszystkich przyjacieli Janusza Głowackiego i specjalnie też panu ministru. Dobry wieczór. Skłowy był wielki sukces, był jego powrót do Polski tak naprawdę. Zadałam pytanie w moim wydawnictwie, kiedy będzie ten nowy Głowacki? Każdym razem, jak spotkałam się z Januszem, on mówi, bo wiesz, jeszcze to nie jest to. Jeszcze piszę, ale to nie jest tak dobrze, jak chciałam pisać. Tym bardziej, to nie jest tak dobrze, że to mógł być taki sam wielki sukces jak z głowy. Mnie było bardzo trudno wybrać jakiś kawałek do czytania, więc postanowiłem przeczytać całą książkę. Oczywiście znaleźli się zawistnicy, którzy powiedzieli, że to za długo. Ale kawałek, przeczytam za to dwa krótkie kawałki. Dwie, żeby powiedzieć, tak jak hajkę troszkę. Ja tak myślałem, jak zacząć ten wieczór i tu chwilę stałem z Frankiem Czeciakiem. Znasz aktora wybitnego polskiego? Franek mówi po prostu, słuchaj, Głowacki ma talent, inni go nie mają. Mój ojciec dał mi przed śmiercią kilka najgorszych rad, jakie dostałem w życiu. Ale jedna była dobra. Nigdy się, Janku, nad sobą publicznie nie roztkliwiaj. I z tej akurat nie skorzystałem. Sposób, jaki Janusz pisze, niezwykły, ja kocham Janusza, to jest na pewno bardzo ciekawa, wielowarstwowa książka, która jest zresztą charakterystyczna dla pisania Janusza. On pisze serio, ale z dużą dozą dystansu, humoru, dowcipu, refleksji. To jest bardzo inteligentny pisarz i do tego jeszcze nie jest brzydkim, małym krasnalem, tylko jest przystojnym, bardzo atrakcyjnym już na zawsze facetem. Byłem pijany, ale to mnie nie usprawiedliwia. W końcu nie byłem dzieckiem i swoje wiedziałem. A tu proszę, zamiast odpowiedzieć I'm fine i everything is okay, wygłosiłem paskudnie patetyczny monolog o terrorze, nocnych aresztowaniach, mojej przerażonej córeczce i tak dalej. W lustrze zobaczyłem, że wymachuję rękami i dopiero to mnie przyhamowało. Ale na swoje nieszczęście dodałem, że chcę o tym pisać. Siedzieliśmy w milczeniu wystarczająco długo, żebym nabrał pewności, że się wygłupiłem. No ja jestem zachwycony, bo to jest to samo poczucie humoru, co ja mam. Wydaje mi się, że on to mistrzostwo osiągnął w tym, tak powiem, obserwacji tych producentów, tych sytuacji, w której on się znalazł. No więc uśmiechnąłem się, potem roześmiałem, żeby pokazać, że mój Boże, zdarza się tak czy inaczej. W ogóle nie o to chodzi, wszystko jest w porządku i tak dalej. Ale Jean-Pierre jednym ruchem zgasił mój uśmiech. Kelnerzy nadpłynęli z espresso oraz armaniakiem i wtedy się zaczęło. Jest to w jakimś sensie może najbardziej taka książka Głowackiego metafizyczna, jeżeli można zaryzykować takie twierdzenie, ponieważ jest to książka jednak o walce dobra ze złem, tak ogólnie rzecz biorąc. No i Głowacki opowiada się za dobre. To bardzo ciekawe i bardzo się z tego cieszę. I mogę powiedzieć, że Janusz Głowacki będzie zbawiony. Rozpoczął Jean-Pierre. Wstydzę się za siebie. Czy możesz mi wybaczyć? Niby co? Zdziwiłem się całkiem szczerze. Znów uciszył mnie ruchem ręki. Chciałem, żebyś napisał dla mnie tandetę. Zupełne gówno.
Takie love story biednego polskiego emigranta, zakochanego w córce francuskiego producenta. Chciałem to zrobić także ze względów humanitarnych. Oczywiście zarobiłbyś dużo pieniędzy, ale teraz zrozumiałem, że tobie nie wolno tego robić. Zaraz, zaraz, wtrąciłem chwileczkę. Na razie mógłbym... Nie. To wspaniałe, że chcesz pisać o tym, co najważniejsze. Pewnie o tym myślisz, marzysz, żeby powstał film, nie? Według książki. Jest jakaś taka szansa, możliwość? Tu na sali jest dużo reżyserów. Ja się mogę tu spytać. Panie Jacku, jest szansa jakaś? Jest Andrzej Wajda, jest Panie Kuba Morgenstern. Da się coś zrobić? No pewnie, że ja uważam, że byłby fantastyczny film z tego. No. Tylko to byłby film drogi, panie ministrze, niestety. Musiałby kosztować. Ja napisałem, że ja bym chciał zagrać, ale że mogę nie przyjść przez casting. To czytałeś, że Czeplin się zgłosił kiedyś na konkurs sobowtórów Czeplina i przegrał. Nie zniechęcaj Prawdę. Mnie. Tak. No na pewno będzie wielki sukces w Polsce, bo z tego, co wiem od wydawców, to już jest jakaś szalona jej sprzedaż, no bo jednak Głowacki jest jednym z tych polskich pisarzy, który umiał pogodzić wysoki poziom artystyczny tego, co pisze, z taką umiejętnością też wzbudzenia zainteresowania u czytelników, że jest to pisarz i wybitny, i popularny. Szedłem tym Nowym Światem krakowskim, mijałem księgarnię, w której książka jest i widziałem, że ludzie o nią pytają, kupują. Wydaje mi się, że to będzie taki bestseller w sensie dosłownym, czyli książka, która się najlepiej sprzedaje, bo u nas są często bestsellery umowne, a to będzie bestseller naprawdę. Janusza Głowackiego najlepsza książka na świecie i wy to wiecie. Thank you.